Proponuję, aby Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin marszałka Sejmu pierwszej kadencji Wiesława Chrzanowskiego. Drodzy Państwo, stwierdzam, że Sejm przez aklamację podjął uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin marszałka Sejmu pierwszej kadencji Wiesława Chrzanowskiego. Pan poseł Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Jakieś okrzyki, westchnienie o religijnym podtekście słyszę. Nie, panie marszałku, bo jest dwóch Kaletów w Sejmie. A, okej, dobrze. To już teraz będę pamiętał, ale moje myśli biegną nieodmiennie w stronę pana Piotra Kalety, mam nadzieję. Rozumiem, uczucie nieodwzajemnione boli, jak powiedział mi kiedyś wasz przedstawiciel poseł Marek Suski. Bardzo proszę. Od kilkunastu dni jesteśmy świadkami bezprecedensowego łamania prawa w Polsce, konstytucji, ustaw, łamania zasad naszego ustroju. Zaczęliście od afery wiatrakowej. Teraz uchwałami chcecie niszczyć konstytucję oraz ustawy. Przed kadencjami odwołujecie szefów służb czy członków Krajowej Rady Prokuratorów. Pan Bodnar chce dyktować wyroki sędziom. Niestety byliście totalną opozycją, chcecie być, jesteście już dzisiaj totalną władzą. Ale dzisiaj chcecie procedować kolejny z takich bezprawnych dokumentów. Uchwałę, która ma naruszać niezawisłość sędziowską, niszczyć powołania sędziowskie. Macie to czynić w obecności pani Jurowej. Czasy, w których polskiemu parlamentowi dyktowano prawo czy inne dokumenty pod butem obcych przez ambasadorów, są bardzo źle wspominane przez polską historię. Dlatego, panie marszałku, wnoszę o przerwę i skreślenie tego punktu z porządku obrad, by tej smutnej historii Polski nie powtarzano dzisiaj. Nic nie cieszy tak o poranku serca marszałka jak wniosek o przerwę, ale pan poseł Sebastian Kaleta złożył też wniosek o wykreślenie punktu z porządku dziennego. W związku z powyższym poproszę Konwent Seniorów do ciemnego saloniku i za 3 minuty, mam nadzieję, wracamy do państwa. Po dynamicznym, niezwykle emocjonującym posiedzeniu Konwentu Seniorów opinii Konwentu zasięgnąłem. Opinia nie była jednoznaczna, natomiast decyzję swoją o utrzymaniu punktu w porządku, jednolita, decyzję swoją w sprawie utrzymania punktu w porządku dziennym podtrzymuję. W procedowanym teraz wniosku znajduje się, wbrew naszej opinii, naszej rekomendacji i naszej woli, wniosek o skreślenie posła z Brauna z listy członków dwóch komisji sejmowych. Cieszcie się państwo, cieszcie, krzyczcie. Wysoka Izbo, istnieje katalog kar, jakie różne organy państwowe mogą nakładać na zachowania, które temu organowi państwowemu się nie spodobają. Sejm nałożył karę na Grzegorza Brauna w postaci pozbawienia go części uposażenia. Prokurator krajowy może wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Sądy będą mogły wydać wyrok w tej sprawie. Nie jest natomiast na liście tych kar, które są i mogą być stosowane, nie jest karne wykluczenie z komisji sejmowych. A szanowna koalicjo połączona dostępem do nowej władzy, to co robicie, karne wykluczanie z komisji sejmowych, uniemożliwianie wykonywania mandatu poselskiego, to są na nowo pisowskie standardy w rządzeniu Sejmem. Głosowało 403 posłów, za 373, przeciw 14, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Musimy zmieniać prawo tak, ażeby ta Polska Grupa Górnicza nie była postawiona w stan upadłości z dniem 1 stycznia, co wynikało właśnie według danych, a tu inni zwracali uwagę, że te dane może są wiarygodne, a może nie są wiarygodne, bowiem my tak naprawdę nie mamy informacji dobrze zrobionej, przedstawionej w Excelu, informacji, jak wygląda sytuacja spółki PGG. Padały zastrzeżenia, czy my zdążymy z tą ustawą do 31 grudnia. Wiadomo, czasu jest bardzo mało, ale determinacja i Sejmu, i determinacja Senatu oraz, mam nadzieję, determinacja pana prezydenta Andrzeja Dudy doprowadzi do tego, że ta ustawa będzie podpisana i ogłoszona tak, ażebyśmy zdążyli z tym do 31 grudnia 2023 roku. Dziś nie ma innej drogi, nie ma innego wyjścia. Wszyscy o tym wiemy. Ja też to przedstawiałem na komisji i wczoraj na połączonych komisjach taką samą konkluzję
pan przewodniczący komisji podjął, że dzisiaj nie ma innej możliwości, innej drogi, tylko przyjęcie tej ustawy. Bo ta ustawa jest jakby ciągiem nieudolności rządu Prawa i Sprawiedliwości. Cóż znaczy dekarbonizacja? Jednym zdaniem jest to narodowa zdrada. Tak, panie marszałku, ja składam wniosek formalny o to, żeby wprowadzić przerwę w obradach w celu zwołania Konwentu Seniorów i dołączenia do porządku obrad informacji ministra kultury o podstawach prawnych zajęcia TVP. Dlatego, że według tego, co sami uchwaliliście państwo wczoraj, to, co dzisiaj się odbyło, czyli powołanie przez ministra kultury nowych władz TVP, odbywa się po prostu nielegalnie. Mieliście pretensje do PiS-u i słuszne pretensje, że nielegalnie, bez Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pozakonstytucyjnie, powoływał stare władze TVP, a teraz tak samo jak oni, w drodze pozakonstytucyjnej, nielegalnej, powołujecie jednostronną decyzją ministra kultury nielegalne władze. Szanowny panie marszałku, chciałbym zapytać, co pan tu robi? Bo moim zdaniem pana miejsce i zdaniem wszystkich posłów, którzy bronią poturbowanej pani poseł Joanny Borowiak, jest na ulicy Woronicza, gdzie została naruszona nietykalność cielesna kobiety. Pani poseł, tak właśnie traktujecie prawa kobiet. Klaszczecie, kiedy wasza koleżanka, pani poseł, została poturbowana. Szanowny panie marszałku, apeluję o to, aby bronił pan majestatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i aby pojechał pan na ulicę Woronicza wyjaśnić sprawę i bronić pani poseł Joanny Borowiak, która została poturbowana. Dobrze, ja tylko odniosę się do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Kowalski. Panie pośle Kowalski, przyjmuję wiadomość o naruszeniu nietykalności cielesnej pani poseł z największym przejęciem. Za chwilę sprawdzę, co się wydarzyło. Zapytam o to służby. Jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że nigdy miejsca mieć nie powinno. I co do tego, nikt z nas na tej sali nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Proszę więc mi pozwolić, że zasięgnę informacji w tej sprawie i zapewniam pana, że zrobię to dużo skuteczniej z tego miejsca, niż dołączając się do protestu posłów, którzy powinni się w tej chwili znajdować na sali sejmowej i brać udział w pracach Izby, a nie znajdować się w innych budynkach, gdzie siedziba parlamentu ustanowiona nie została. Ja związkiem przeciwnym do wypowiedzi posła Kowalskiego, to jest niedorzeczne, żeby powoływać się tutaj na prawa kobiet i na ich nietykalność, będąc z obozu politycznego, który kobiety pałował, który kobiety pozbawił praw i który również podnosi na kobiety rękę, między innymi poprzez to, że nigdy nie doprowadził do uchwalenia aktów prawnych chroniących ich nietykalność. Ale idąc dalej tym tropem, mój wniosek przeciwny jest również w stosunku do tego bełkotu pana posła Kowalskiego, który odnosi się do TV PiS. To właśnie upada teraz reżim spin dyktatury Kaczyńskiego i to, co robicie tam na miejscu, tylko utwierdza nas w przekonaniu, że postępujecie nielegalnie, że koniec nadawania tego ścieku z TVP Info jest wielkim świętem demokracji, jest pokazaniem, że nasze zobowiązania doprowadzamy do końca i że minister Sienkiewicz jest tutaj arcyskuteczny. Wielkie gratulacje dla Polaków. Nie musicie już tego ścieku oglądać. Dziękuję bardzo. Panie pośle, dla pana informacji zasięgnąłem wstępnej informacji, bardzo wstępnej. Jest przypuszczenie, że to jakiś pracownik ochrony poturbował panią poseł, ale nie jesteśmy pewni, dlatego upoważniłem mój gabinet do zwrócenia się do komendanta głównego policji o informację, pilną informację w tej sprawie. Także w miarę uzyskiwania informacji będę państwa informował zwrotnie na bieżąco. Jak pan widzi, tej strony polskiego Sejmu nie ma w tej chwili, ponieważ posłowie, koleżanki i koledzy wykonują w tej chwili obowiązki zgodnie z ustawą interwencji poselskiej. Ale to już pan zwrócił na to uwagę. Panie marszałku, bo być może jeszcze pan regulaminu nie zna. Zgodnie z regulaminem Sejmu, marszałek Sejmu jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy posłom wykonującym swoje obowiązki. Apeluję do pana o przerwę i udzielenie wszelkiej pomocy posłom, którzy interweniują, kiedy jest łamane prawo w spółkach prawa handlowego w mediach publicznych. Tak, panie pośle. Artykuł 7 regulaminu Sejmu. Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu oraz organów Sejmu, do których został wybrany. Na posiedzeniach Sejmu posłowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca na sali posiedzeń.
Jakby chciał pan jeszcze kiedyś uczyć mi regulaminu, panie pośle, to zapraszam również na zwrotne korepetycje. Myślę, że możemy ubogacić się nawzajem wiedzą. Czy skończą się pod ziemią happeningi, zaręczyny, rozbierane sesje? Czy to się skończy? Czy zacznie panować pragmatyzm i bezpieczeństwo pracy górników? Muszę powiedzieć, że wystąpienie pani poseł poszerzyło moją wiedzę na temat życia toczącego się pod ziemią. Dziś z tej trybuny dowiadujemy się, że Unia Europejska wniosła poprawki dotyczące notyfikacji umowy społecznej. Pan oszukał po raz kolejny górników. Umowa społeczna została zawarta 28 maja 2021 roku. Wtedy była mowa o pronotyfikacji. Mówiliście górnikom, że to zrobicie, przygotujecie. Dziś mamy grudzień 2023 roku i pan dzisiaj po raz pierwszy mówi, że rok 49 nie jest do przyjęcia, ale trzeba przygotować audyt we wszystkich spółkach węglowych i pokazać górnikom całą prawdę o górnictwie, o działalności rządu PiS. Sprostowania. A co by pan poseł był uprzejmy zechcieć sprostować? I kłamstwo, i manipulacja? I zdąży pan w minutę? Bardzo proszę. Albo kłamstwo, albo manipulację, która przed chwilką padła z ust pani poseł Koalicji Obywatelskiej. W czasie, kiedy państwo zamykaliście kopalnie, zamknęliście 5 kopalń. A w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zamykało kopalnie, zamknęło ich 13. Proszę nie manipulować opinią publiczną. Byłem obecny przy wydawaniu wyroku w sprawie pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zapadł prawomocny wyrok skazujący na kary 2 lat pozbawienia wolności obydwu posłów. Panie marszałku, w sytuacji, w której mamy sceny niczym sprzed 42 lat zajęcia przez pułkownika w stanie spoczynku Telewizji Polskiej, interwencja poselska jest jak najbardziej uzasadniona. Zresztą to jest wielki skandal, jak to siłowo przeprowadzany jest zamach na telewizję publiczną. To jest sprzeczne z zasadami demokracji, praworządności. To jest działanie sprzeczne z prawem. Mieliśmy dotąd opozycję totalną, a od dziś trzeba powiedzieć, że mamy władzę totalitarną. Panie pośle Suski, słucham. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Składał przysięgę. Pan też składał przysięgę. Tak, że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Tak. Dzisiaj on jest łamany. Są napady na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, jakie kroki podjąłem w sprawie posłanki Borowiak. Zachowuje się jak marszałek Sejmu w PRL-u. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski, nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan... Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Przestrzegać prawa. Słyszałem to. Mówi pan to już 4 raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz 10. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. Głosowało 344 posłów, za było 341, przeciwko 2, jeden wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Artykuł 187 ustęp 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi bardzo jasno i precyzyjnie, wbrew różnym głosom, które się w przestrzeni publicznej pojawiły, że kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata. I mocą żadnej ustawy nie można ani skrócić, ani wydłużyć tej kadencji. Oraz wprowadziliście po raz kolejny, niezgodnie z konstytucją, nowy sposób wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Tylko jest jeden znany przykład z historii, gdy Polacy sami żądali zewnętrznej interwencji w imię rzekomo naruszonej praworządności. To Targowica. Gdy byliście opozycją, wzywaliście tej pomocy zagranicznej, a unijne organy ochoczo zaczęły politycznie szantażować nasz kraj. Kiedy dopięliście swego, sprawujecie władzę, robicie to, co robili zdrajcy na sejmach rozbiorowych. Mianowicie rozbiory były następczo potwierdzone przez Sejm. Taki rozbiór ustrojowy wy dzisiaj proponujecie i niestety historia w tym zakresie zatacza koło. Kiedyś Petersburg, Wiedeń, Berlin miał decydować o wolnościach i ustroju Polski, jak w Polsce się rządzi. Dzisiaj wy odsyłacie do Berlina oraz Brukseli. W sprawie tego okrągłego stołu to chciałem powiedzieć, bo powołał się pan na moje słowa. To chciałem panu powiedzieć, że po prostu stwierdziłem fakt historyczny, gdzie po jednej stronie był między innymi pan generał Kiszczak, a po drugiej stronie, nie, ja wtedy byłem na studiach, a po drugiej stronie był pan Kaczyński. Więc po prostu opowiedziałem w ten sposób, że wydaje mi się, że się porozumieli i się dogadali. Jakby pan kiedyś się na ten fakt powoływał, to proponuję wejść w okrągły stół, zobaczy pan, kto tam siedział i zdziwi się bardzo pan, jeżeli chodzi o pana Kaczyńskiego. Więc bym nie był taki rzutki, bo szef pana wezwie i będzie miał pan przykrości. Słyszeliście te krzyki? Słyszeliście te krzyki, fantasmagorie przedstawiciela kasty, która właśnie chciała być wyjęta spod prawa, aby zachować bezkarność. I każdy, kto będzie przeciwko tej ustawie, będzie bronił bezprawia, pazerności, stanowisk politycznych nominatów w neo-KRS-ie, w Sądzie Najwyższym, w sądach powszechnych. Kiedy wczoraj komentowałem z tej mównicy uchwałę dotyczącą TVP, to dzisiaj do tej kolejnej uchwały z serii platformerskich uchwał podchodzę już z dużo większą powagą i przerażeniem. Bo jeżeli wy tak chcecie tworzyć prawo i na takiej podstawie podejmować kluczowe, strategiczne decyzje, to czeka nas kompletny chaos. Dlatego, że na podstawie tej uchwały, jeżeli przyjąć, że to jest słuszna uchwała, że to jest dokładnie to, czego potrzeba, to każdy prawnik, który przegrał jakąkolwiek sprawę przez ostatnie 5 lat w sądzie, w którym zasiadał nielegalnie według was powołany sędzia, to w tej chwili szykuje wniosek o uznanie wyroku za nieistniejący. Jestem radcą prawnym, to jest dokładnie to, co bym robił w tej chwili. Dlatego też uważamy, że sędziów, jeżeli chcielibyście naprawdę reformy, powinien wybierać społeczeństwo w wyborach powszechnych. I wtedy mielibyśmy tą okazję powiedzieć, że społeczeństwo wybrało, społeczeństwo ma. Ale wtedy bym brawo bił, jakby pan mówił o demokracji, bo wtedy byłaby prawdziwa demokracja. Tymczasem, jeżeli sędziowie będą wybierali sędziów, to będziemy budowali, proszę pana, kastowość. Ale dowiedziałem się niedawno, że to nie chodzi o to, żeby unieważniać, tutaj do pana posła Wawra mówię, unieważniać teraz wszystko to, co sędziowie mówili. Nie, to sędziowie, te 3000 osób, młodych ludzi, takich jak pan, ma być zawieszonych do końca życia w sprawowaniu swoich obowiązków. A te sprawy, które... Zobaczymy, pani poseł. Dostałem informację, mówię, żeby nie było, bo już żeście telewizję wyłączyli, a ja mówię do youtuberów 200 tysięcy, że taki mają plan, bo tylko te media mi zostały. Kamila Gasiuk-Pichowicz, pani poseł, członek Krajowej Rady Sądownictwa, z tej mównicy nawołuje do łamania konstytucyjnego porządku polskiego państwa, do nierespektowania decyzji Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję za to, ponieważ będzie to koronny argument we wniosku, który przygotowuję na mocy artykułu 188 ustęp 4, a więc zbadania konstytucyjności działalności Platformy Obywatelskiej po to, żeby was zdelegalizować za takie nawoływanie do zamachu stanu i odebrać wam subwencje. Śmiejcie się, zobaczymy. Ale teraz, panie ministrze sprawiedliwości, taki test, oglądają nas internauci, na pewno są to studenci pierwszego roku prawa. Pan jest podobno profesorem prawa, ale robi pan wszystko, żeby być profesorem bezprawia. Proste pytanie. Z którym artykułem polskiej konstytucji niezgodne jest dzisiaj procedura powoływania
sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa? Z którym konkretnie? I drugie pytanie. Z którym konkretnie przepisem Traktatu o Unii Europejskiej czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczy kwestii powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowania, bo o tym piszecie w tej swojej absurdalnej uchwałce? Nie ma takich przepisów. Jeżeli się mylę, to proszę je tutaj podać, to pana przeproszę. Konkretnie, które przepisy, takich przepisów nie ma. A chcę panu jeszcze powiedzieć jasno. My wszystkie pana wypowiedzi również dokumentujemy i nie pozwolimy na to, żeby pan łamał prawo i praworządność. Nie z pana dekretem i nie będzie pan mówił sędziom, jak mają orzekać. Nie pozwolimy na to. To przez was obywatele nie wiedzą, czy idąc do sądu spotkają tam sędziego, czy przebierańca w todze. W celu przeciwdziałania nepotyzmowi w sądownictwie 22 spośród 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa powinien powoływać Sejm, aby skończyć z korporacyjnością tego organu. Czy to słowa Zbigniewa Ziobro, Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego? Nie, drodzy państwo. To jest program Platformy Obywatelskiej z 2007 roku. Jaruzelski, myślę, że jest dumny z tego, co robicie, bo mamy nowego Jaruzelskiego, Donalda Tuska, a wy jesteście nową Radą Ocalenia Narodowego z czasów PRL-u. Dziękuję. To hańba wasza. Mam nadzieję, że Polska obroni demokrację, a obywatele nie dadzą się zapędzić do państwa totalitarnego. Dziękuję. Za to, co powiedziałem, co dzieje się w medium publicznym, czyli w radiu, zostałem wykluczony. Wykluczony między innymi z Igrzysk Olimpijskich, także i z Mistrzostw Europy, z ekipy. Bo powiedziała mi wasza prezes, że obraziłem cały naród polski, mówiąc, co złego dzieje się w mediach publicznych, właśnie upolitycznionych przez was. Chce pan rozmawiać ze mną? 4 lata trwał proces i 2 procesy z Polskim Radiem wygrałem i z panią prezes. Z nadania politycznego, z typowym politykiem. I pan mówi o mediach? Znane powiedzenie, że wystraszony złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Dzień 20 grudnia i 19 grudnia przejdzie do historii jako zamach na demokrację, wolność słowa, wolność Polaków. Dokonaliście i dokonujecie pacyfikacji mediów publicznych przy pomocy TVN-u. Właśnie pan Puska z TVN-u przygotowuje wiadomości dla TVP publicznego. TVN-em wjeżdżacie do Telewizji Polskiej. Poturbowaliście posłankę Joannę Borowiak. Wszystko to robicie w dniu, w którym zgodziliście się bezwstydnie, pomimo tego, że zaprzeczaliście temu, na pakt migracyjny. Oto dzięki waszej decyzji, dzięki braku waszemu sprzeciwu, będą wjeżdżali do Polski przymusowi migranci z Afryki Północnej, z krajów arabskich. Wasza wina, Polacy muszą to wiedzieć. Muszą to wiedzieć z tej mównicy, bo Telewizji Polskiej już nie ma. Właśnie ją zagrabiliście. Panie marszałku, to jest skandal, że pan nie zareagował na te haniebne rzeczy, które się dzieją tam na Woronicza. Wzywam wszystkich Polaków, wzywam wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro kraju, demokracja, praworządność brutalnie łamana, gwałcona także przez pana Bodnara. Godzina 20 dzisiaj na Woronicza to jest miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być. Brońmy Polski! Dziękuję państwu za wyrażenie swojej preferencji, którą podzielam. W sprawie pani poseł Borowiak na razie wpłynęła do mnie informacja ustna z policji. Czekam na raport pisemny. Zadzwoniłem do pani poseł Borowiak, rozmawiałem z nią. Dowiedziałem się, w jakim stanie się znajduje, jak w jej oczach wyglądała ta sytuacja. Stan pani poseł Borowiak jest na tyle stabilny, że na szczęście może funkcjonować, choć rzeczywiście ręka została uszkodzona na dłuższy czas, jest poturbowana. Zgoda, ale proszę Państwa, z informacji, które posiadam, wynika, że nie dopuścił się tego czynu nikt siedzących na tej sali, a więc te okrzyki nie są specjalnie na miejscu. Interesuje?
również cenię tego znanego polskiego pisarza. Drodzy Państwo, nie ma i nie będzie zgody, nie ma i nie będzie zgody na naruszanie nietykalności cielesnej żadnego posła. Co się dzisiaj stało? Koalicja 13 grudnia złamała dzisiaj wszelkie zasady praworządności, demokracji, złamała wolność słowa, atakując, próbując dokonać zniszczenia polskich mediów, mediów narodowych. Przyszedł silny pan, zapowiedziany przez Donalda Tuska. Przyszedł silny pan do siedziby TVP po to, żeby wyprowadzić posłów. Szarpał moich kolegów, a mnie poturbował. 13 grudnia wprowadziliście program Zemsta Plus i Chaos Plus. Ale to są standardy, to są wasze standardy stanu wojennego. Wstydźcie się. Media donoszą o tym, że na Woronicza wyłączono sygnał telefonii komórkowej. Ostatni raz w Polsce telewizje i telefony, jeszcze kablowe, to wyłączał Jaruzelski 13 grudnia. Słyszycie te krzyki? To są krzyki hipokrytów. Mówili ulica i zagranica, a dzisiaj co będzie? Ulica i płakanie w spódnicę komisarz Jurowej. Jesteście hipokrytami. Dzisiaj słuchając tych pisowskich obłudników, możemy sobie przypomnieć polskie przysłowie: ubrał się diabeł w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Nie da się przywrócić czegoś, czego nie było. I mówienie o tym, że 8 lat temu była jakaś wybitna, wielka praworządność w Polsce, jest po prostu nieprawdą. Nie było w Polsce praworządności i mieliśmy bardzo wiele zastrzeżeń do funkcjonowania sądów. Chcecie przewracać praworządność? Połóżcie projekty ustaw, nie bawmy się w jakieś pustosłowie uchwały. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezydentem i bardzo mnie ucieszyła ta deklaracja pana prezydenta, że jest gotowy do współpracy z rządem, z większością, która tutaj na tej sali jest, żeby przygotować w obu tych obszarach takie projekty ustaw, które będą dla niego do zaakceptowania. Wydaje się po tej dzisiejszej rozmowie, którą mieliśmy, że te prace są w stanie ruszyć bardzo szybko, z czego ja się osobiście bardzo cieszę i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, bo do tego też Sejm się zobowiązuje, między innymi tą uchwałą. Oby tak było, bo podzielam absolutnie pana przekonanie, że to trzeba rozwiązać ustawowo i zdaje się, że jakaś nić porozumienia tutaj między tymi głównymi ośrodkami decyzyjnymi zaczęła się rysować. Zresztą mówił o tym też pan minister Bodnar, że to jest właśnie cel rządu. Jako ostatni. A w jakim trybie, panie pośle? Nie. Najpierw mi pan powie, panie pośle, w jakim trybie wszedł pan na mównicę. Panie pośle, w jakim trybie wszedł pan na mównicę? Zamknąłem dyskusję. Nie, proszę pana, panie pośle Macierewicz, byłem dzisiaj na spotkaniu z panem prezydentem i panem premierem. Pana nie zauważyłem, więc wybaczy pan, ale uważam, że co do tego spotkania i jego przebiegu jestem osobą bardziej kompetentną niż pan. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Bardzo proszę zejść z mównicy, panie pośle. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 2 a regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył pan powagę Sejmu. Bardzo proszę, nie kłamać na temat... Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Zechcę teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Nie działa, to prawda. Nie. To nie zostało wyłączone. O ile mi wiadomo. O ile mi wiadomo. Co wy macie z tym Sienkiewiczem? Jakby innych pisarzy nie było. Ja bym bardzo prosił, żeby pan zachował powagę, panie pośle, i nie dyktował mi, zwłaszcza w takim tonie, kiedy mam się uśmiechać, a kiedy nie. Proszę wrócić na miejsce, panie pośle. Głosowało 408 posłów, za było 239, przeciw 169, nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Projekt ustawy ma na celu ustalenie wynagrodzeń prokuratorów zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to zwiększenie ich poziomu jeszcze w roku 2023. No, zastanówmy się, czy szanujemy wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że tak, bo ta ustawa jest tego dowodem. Tak, jeśli te wyroki nie dotykają nas i jakoś nam się nie podobają. A jak nam się nie podobają te wyroki czy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to je bardzo powszechnie kwestionujemy. Pokażemy rejestr waszych łamań konstytucji, ile razy, gdzie, jak, w jaki sposób. Dziękuję bardzo. Projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 rok jest bardzo złożony, gdyż zawiera zapisy kształtowane przez dwa diametralnie różne rządy. Rząd Mateusza Morawieckiego i rząd Donalda Tuska. W szczególności projekt określa wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 dla nauczycieli o 30%, dla nauczycieli początkujących o 33%, dla nauczycieli przedszkoli sfinansowanych z budżetu państwa. Wprowadza ważne zmiany w zakresie części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, a szczególnie skreślony zostaje przepis, który zawieszał wypłatę części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku. Przewiduje się szereg rozwiązań w zakresie możliwości przekazania w 2024 roku skarbowych papierów wartościowych, m.in. dla nauki, dla funduszu e-prywatyzacji, dla PKP, PLK i innych podmiotów. Dla radia i telewizji prawie 2 miliardy złotych, więc widocznie tak krytykowany poprzedni zapis znalazł uznanie, ale pewnie inny podmiot będzie teraz taki, kto inny będzie zarządzał tymi 2 miliardami, stąd już teraz nie przeszkadzają te 2 miliardy złotych dla radia i telewizji. Otóż w dniu dzisiejszym Hanukowa koalicja podjęła uchwałę o wykluczeniu posła Grzegorza Brauna ze składu Komisji Obrony Narodowej i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Media informując o tym jednoznacznie wskazują, że jest to kolejna kara wymierzona posłowi Grzegorzowi Braunowi za jego interwencję poselską wobec skandalicznego wydarzenia, do którego doszło na terenie Sejmu w dniu 12 grudnia z udziałem kabalistyczno-talmudycznej organizacji Chabad. Zwracam panu posłowi uwagę na to, co mówi. Z udziałem kabalistyczno-talmudycznej organizacji Chabad Lubawicz. Pragnę zaznaczyć, że w regulaminie Sejmu nie ma takiej pozycji w katalogu kar. Mamy zatem do czynienia z prześladowaniem posła Grzegorza Brauna, zemstą polityczną, która uniemożliwia temu posłowi wykonywanie obowiązków. Od dnia dzisiejszego Komisja do Spraw Unii Europejskiej będzie bez chwili zastanowienia w trybie ekspresowym akceptować wszystko, co Eurokołchoz Polsce sufluje. Dziękuję tylko dlatego, posłowi. Że jedynie dociekliwego, dziękuję propolskiego posła. Dziękuję panu posłowi.